Kiedy słyszę takie ośmiobitowe dźwięki, robi mi się od razu bardzo przyjemnie, a kiedy widzę grafikę z Atari, to zastanawiam się, dlaczego? Dlaczego grafika z Atari jeszcze może kogokolwiek przyciągać? Ale tak wygląda Loop Hero. Mati Zdanowicz razem ze mną. Dobry wieczór. Nie mów tak do mnie. A masz tak na nazwisko, Zdanowicz. Mati powiedziałeś. Przepraszam, to dlatego, że tak piszę do was na grupie. O nie. Mateusz. O Boże, to zupełnie inaczej brzmi audiowizualnie. Nie, jestem chory, przepraszam. Nie wiem, co mówię. Nie, robiłem sobie 3 testy, spoko, jest dobrze. No to dobrze. No to natomiast dobrze. Loop Hero, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, tak mówisz ironicznie, że ci się nie podoba? Czy nie, tak? Podoba mi się, tylko... To mogło wyglądać troszkę inaczej. Ja nie wiem, dlaczego oni... Ja rozumiem pixel art, okej, bo na przykład w Children of Morta pixel art gra świetnie, ale z drugiej strony ten pixel art jest naprawdę toporny w wielu miejscach. Bo 8 bitówka to jest. To, no, tak sobie postanowiłem. Ja bym nawet powiedział, że to jest mniej niż 8 bitów, bo naprawdę nasz ikona naszego głównego ludka białego wygląda dosłownie jak żywcem wyjęta z jakiegoś starego Atari. Okej, kiedy pojawia się walka, no to już widzimy grafikę, albo kiedy rozmowy są, widzimy grafikę. No to jak z finali już, nie? Takich nawet No nawet wszystko. Lepiej bym powiedział, że tutaj to już taka grafika rzeczywiście jak Children of Morta, czyli tych pikseli, zagęszczenie pikseli jest dużo, dużo większe. Natomiast z drugiej strony taka gra mogłaby się dużo lepiej jeszcze sprawdzić z taką piękną grafiką, ale może o to chodzi, nie czepiajmy się grafiki, bo ona jest stylizowana i to jest take it or leave it. Mi się podoba, pasuje okay. Do wszystkiego jakby. Mhm. Dobrze. A cała gra to jest roguelike, czyli jesteśmy bohaterem? On wygląda jak ona. Jesteśmy postacią, tak. Która ma amnezję, nie wie, co się wydarzyło. Takie typowy syndrom Zenka Martyniuka, jak do tego doszło, nie wiem. I jest rysowana pętla w prawo lub w lewo. I idziemy dookoła, a po drodze napotykamy na pająki, jakieś takie gluty, ewentualnie na jakieś wampiry i inne maszkary. Na przeciwników po prostu. Dziękuję. I kiedy natrafiamy na nich, walka jest toczona automatycznie. Czyli my nie mamy żadnego wyboru, co się będzie działo, po prostu nasza postać nawala w przeciwników. Jedyny wybór mamy taki, że możemy wybierać to, co wypadnie z tych tworów, możemy cały ten loot nakładać na siebie. A do wyboru mamy tego naprawdę sporo, bo na samym początku już pierwsza postać ma do wyboru broń, pierścień, a także tarczę i jakąś kolczugę, zbroję po prostu, ale to potem można rozszerzać o dodatkowe akcesoria z czasem. No i poza tym, że takie rzeczy nam dropią i one są tak jak na przykład w typowym Diablo mamy rzeczy niebieskie, mamy rzeczy szare, to są takie najbardziej common, niebieskie tak. To są takie już trochę lepsze, pomarańczowe to są już legendarne i mają rzeczywiście dużo więcej punktów tam dodają do różnych rzeczy, to jeszcze są poziomy, bo przechodząc jedną pętlę, poziom wszystkich postaci rośnie, nasz także. I dlaczego to jest fajne? Bo po prostu wciąga. Nie trzeba wiele robić. I jakby zauważamy szybko, że po prostu angażujące jest to budowanie naszej postaci tak zwane, czyli właśnie dobieranie przedmiotów pod konkretną statystykę. Najczęściej można zauważyłem. Że pod buildy. Pod buildy właśnie, nie? Że po prostu albo próbujemy wyposażyć takie przedmioty, które zwiększą jak najbardziej uniki postaci. Ja tak próbowałem grać często bardzo, albo z kolei na też budować postać na statystykę wysysania życia. Vampiryzm. Tak, czy tam vampiryzm, nie pamiętam już jak się nazywało profesjonalnie to. Ale i to naprawdę rozgrywka przebiega inaczej, ale nie ma tylko jednego dobrego sposobu, co jest fajne. Tak. Gdzie zadziała jeden sposób i zadziała też drugi. Ja dzisiaj miałem taki run, że miałem damage bardzo mocny, czyli atakowałem potwory mniej więcej za jakieś 90, ale miałem też dodatkową wartość damage to all, czyli atakując potwora za te 90-95, inni dostawali 70, co wcześniej nie zdarzył mi się jeszcze taki build mojej postaci. I po prostu wszyscy ginęli na 2-3 uderzenia i to nie musiałem się już zajmować innymi postaciami. I to było super. I słuchajcie, tu nie chodzi o to tylko, że ta postać sobie biega w kółko, bo w międzyczasie wypadają nam karty, a my jesteśmy na planszy i te plansze możemy całkowicie zabudować. I wyobraźcie sobie, że możemy postawić górę, która nam coś dodaje, możemy postawić skałę, która nam coś dodaje, ale jak na przykład postawimy łąkę, która też oczywiście dodaje nam jakiś buff, ale jak postawimy tę łąkę przy górze, to wtedy dostajemy jeszcze lepszy buff, jeszcze więcej punktów. Tak, albo jak postawimy 9 gór, kamieni obok siebie, tak to powstaje właśnie góra z nich, Mountain coś Peak. Takiego. Tak jest, szczyt tak, górski i dzięki temu też zwiększa nam się ilość życia na przykład. To jest trochę jak planszówka, jak gra planszowa taka normalna, że sobie wykładamy jakieś tam karty świata powiedzmy na stół i sobie jakieś tam bonusy dodajemy. I najlepsze jest to, że odkrywamy zależności pomiędzy kartami, których wbrew pozorom jest więcej niż wydawało nam się na samym początku. Na przykład jeżeli postawicie zamek wampirów przy wiosce, w wiosce zaczynają pojawiać się gule, czyli zupełnie nowe postaci, które są szybsze, mocniejsze i dropią nowe przedmioty. Jeżeli chcemy, bo w ogóle, bo po tym jak umrzemy, my możemy zabrać
zbadać rzeczy znalezione po części, ale na przykład możemy też uciec i wziąć jeszcze tych więcej rzeczy, które znajdziemy w międzyczasie. I nagle okazuje się, że istnieje jakaś wioska. W tej wiosce też jest jedna wielka amnezja, nikt nie pamięta, co się stało, ale świat nie istnieje taki, jakim go pamiętano, a przede wszystkim już go nie pamiętają, więc jest średnio. My jesteśmy tym bohaterem, który się po prostu pojawia, który szczątki pamięci jeszcze ma. I co ciekawe, możemy rozbudowywać tę wioskę. I za każdym razem, jak zbudujemy coś nowego, wracamy do naszej pętli z nowymi możliwościami, umiejętnościami. Dostajemy nowe karty, dostajemy nowe talie, dostajemy także nowe możliwości rozwoju naszej postaci i nagle dropią nam zupełnie inne elementy. I to już jest tak wciągające, że kiedy nagle myślicie sobie, jakie to jest dobre, pyk, odblokowujecie nowy rozdział, nową postać. Myślicie sobie, nie, ja już gram w to 12, 14, 18 godzin, a tu jeszcze coś nowego? Już myślałeś, że wiesz wszystko, a ta gra potrafi cię zaskoczyć. Genialna. Tak, jest bardzo dużo mechanik, bo w ogóle ta gra mało tłumaczy, nie? I to jest właśnie fajne, że musisz odkrywać samemu. Tak. Oczywiście jak chcesz, to możesz poradników szukać, ale wtedy nie ma takiej zabawy odkrywania tych zależności. Jak ten Mountain Peak sam odkryłem, to potem sprawdzałem, co jeszcze mogę obok dołożyć, tak, żeby coś jeszcze się pojawiło i wiem, że są tego typu zależności między kartami i to jest po prostu cudowne. No i potem oczywiście testowanie nowych klas, nie? Też jest bardzo wciągające, że chcesz odblokować, bo ogólnie kolejne klasy odblokowujemy, budując w tym obozie kolejne budynki, że tak powiem, i lokacje w tym obozie naszym. I dla mnie tego jest jeden minus tej gry główny, to znaczy, że nie wyszła na telefony od razu. Bo idealną platformą dla Loop Hero byłby telefon. No właśnie. Szczególnie na przykład, że na Switchu wersja ma sterowanie dotykowe. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć. Co mnie troszkę dziwi, nie? Bo jednak siedzenie przy PC-cie, jak sobie grałem w Loop Hero, szczególnie już później, nie? Jak to wszystko trochę już mam dobrze ułożone i to jakby taki samograj troszeczkę, to niby coś mogę porobić w tle, ale to minimalizowanie, tam czas, jakbym miał dwa monitory, to jeszcze jakoś by lepiej może było, ale tak. Okay. A tak na telefonie to było takie bardziej naturalne, wydaje mi się, nie? Bo możesz na chwilę spojrzeć gdzie indziej, potem wrócić do gry, ale to jest taka drobnostka, nie? Pełna zgoda. Ale my dostaliśmy właśnie od twórców, czyli od Devolver Digital, od dewelopera. Czy wydawcy? Czekaj, Devolver jest wydawcą. Tak, bo tam mam logo przed oczami, ale w tym momencie nie pamiętam, kto stworzył tę grę. Zaraz się dokopiemy do tej informacji. Natomiast właśnie sprawdzałem sobie, jak działa ta gra na Switchu i o ile sama gra otrzymuje ode mnie 9 na 10, tak wersja na Switcha otrzymuje 7,5, bo wywala ją do menu konsoli. I to zawsze w tym samym momencie, i to jest na pewno bug, który poprawią wcześniej czy później za pomocą patcha, zawsze w momencie, kiedy budujemy jakąś jednostkę w naszej osadzie, czyli tworzymy nową farmę, wywala. Znaczy, nie zawsze wywala, ale jeżeli już wywala, to właśnie wtedy. I to jest też taka sytuacja, że zdarzyło mi się to nie jeden, nie dwa razy, ale 7-8 razy mniej więcej. Four Quarters, dzięki Wiktor, odpowiada właśnie za stworzenie tej gry, to jeszcze tak gwoli dewelopera, który tworzył Four Quarters, czyli cztery ćwiartki. Tak nazywa się deweloper. Więc to jest duży minus moim zdaniem, aczkolwiek... Słuchajcie, ta gra na Switchu działa tak szybko, ona się tak szybko uruchamia, że autentycznie, mimo iż wywalało mi do głównego menu, nie było problemem wrócić do tej gry, po prostu. No trudno, żeby się odpalała pół minuty czy coś. No tak, naprawdę działa natychmiastowo. Więc raz jeszcze, za odkrywanie i za to, że ta gra mogłaby wyjść spokojnie na Pegasusa, mogłaby, bo to koncept sprzedaje tę grę. Da się nadal wymyślić grę, która jest zaskakująca. Za to otrzymuje sama gra w sobie ode mnie 9 na 10, port na Switcha 7,5 na 10 za te błędy. Ostatecznie moim zdaniem mocne 8,5 na 10 na wersję Switchową. Zdecydowanie tak. To jest słuszna cena. Genialny tytuł. Wciągająca gra. Tak. Pamiętajcie, że teraz jest za darmo w Epic Games Store. Była. Ona już... była wczoraj po 17 i to trwało chwilę. O nie. No niestety. O nie. No cóż. Dlatego mówię, warto patrzeć na Facebooka Gramy na Maxa. My mówiliśmy o tym pierwsi, że ta gra będzie prawdopodobnie dostępna i ten przeciek się sprawdził, także ci co pobrali, brawo, ci co nie, to warto sięgnąć do portfela i rzeczywiście to jest bardzo dobra gra na święta. A i na PC-cie w ogóle można w plikach gry pogrzebać, zmienić tam wartość i może być prędkość nawet 10-krotnie większa niż... To bardzo dobrze, bo nie ukrywam, że maksymalna prędkość chodzenia postaci razy 4 jest zwiększona. A w oryginalnej wersji było tylko razy 2 w ogóle. Więc... O kurczę. No to powiem ci, że naprawdę to i tak jest za wolno te razy 4. Loop Hero odgramy na maksa 8,5 na 10. Zdecydowanie warto sięgnąć, jeżeli mówimy o wersji Switchowej. Pamiętajcie, sama gra w sobie otrzymuje nawet 9, bo jest po prostu genialna. To jest must have i musicie w to zagrać. Dzięki Devolver za podesłanie nam gry do recenzji.